Co tam? W rok śmierci. Dzień dobry Państwu. Witamy. Cieszymy się, że już się zrobiło ciepło. I mokro. Tak, deszcz też jest nam przyjazny. A chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie powitać na wystawie malarstwa Młodego Związku Zawodowego, który tworzy Joasia i Filip, których mam przyjemność gościć i których obrazy wiszą na ścianach. Tak zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że bardzo rzadko było mi dane spotykać dwoje ludzi, którzy potrafią robić coś zupełnie zbieżnego, poruszać się w tym samym temacie, sferze, jednocześnie nie kradnąc sobie ani pomysłów, ani siebie nie plagiatując. A takie bycie obok siebie jest dosyć trudne dla tego, co się robi, żeby funkcjonowało nie tylko w sferze twórczości, ale także w tym, co później widać na już gotowych pracach. Myślę, że nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że Joanna i Filip się w tym bardzo dobrze uzupełniają i to, co robią razem, powoduje, że taka przestrzeń, którą zajmują swoimi obrazami, czy też inna, razem współgra i prezentuje się znacznie lepiej, niż gdyby każdy z nich osobno prezentowało swoje prace. Byłoby w tym czegoś brak. Może nie zauważylibyśmy tego, nie widząc prac tej drugiej osoby, ale tak mamy do tego sposobność. I tym bardziej jest mi miło, że mogę ich gościć i serdecznie witam tutaj w mojej galerii i cieszę się. Zaszczycili mnie swoją obecnością. Ja im oddam głos, bo oni teraz powiedzą trochę o tym, dlaczego tu są. No, chyba nie za wiele powiem. W każdym razie bardzo dziękujemy Państwu za przybycie. Jest to dla nas zupełnie nowy grunt, więc tym bardziej nam miło, że przyszła taka dosyć spora garstka osób. Więc bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz. No i tak naprawdę chyba więcej nawet o nas samych powiedzą nasze obrazy, bo my też tak naprawdę nie wiemy, o czym moglibyśmy Państwu powiedzieć. O inspirację. No inspirację, tak jak widać, to jest przede wszystkim człowiek i tak jak tutaj Krzysztof powiedział, że się uzupełniamy. Na pewno się uzupełniamy, bo jest to taki motyw, który nas łączy, no ponieważ jesteśmy razem też w życiu prywatnym i zawodowym, więc jest to no, taka myśl przewodnia nasza. I no to chyba tyle. No to jest wolny związek zawodowy, ale jesteśmy zajęci. Nie wolni. Nie wolni. Nie wolni myślowo, jesteśmy wolni. Które są pana, a które pana? Swobodnie. Swobodnie. Proponuję zgadywać. No właśnie. Można zgadywać. Można zgadywać. Ja się wydaje, że zawodnie kontaktu. Tak, o, chyba tak. Brawo. A to, ale chwileczkę, kobieta tak. To kobiety swojego życia, bo to jest ja, Asia. No zawsze głowa jedna na myśl. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy za przybycie. Zapraszam. Ja mam pytanie do jednej osoby i do drugiej. Jak długo trwa namalowanie obrazu? Jak powstaje to jakie dzieło? W przypadku twoim, Asiu i w moim przypadku to tak naprawdę dłużej trwa to, co w głowie się dzieje i to czasami trwa tygodniami. Ale robisz jakiś szkic? Nie, bo robię szkic w głowie i maluję bezpośrednio na tym. I po prostu czasami jest tak, że malowanie obrazu trwa 3 dni, a czasami 3 tygodnie. No to nie ma reguły. Kwestia tego, jak to po prostu... Wszystko od natchnienia zależy. No dobra, a potem, a jak się okazuje, że coś nie wychodzi, to jest tak, że to zamalowujesz? Tak do skutku. Bardziej spontanicznie działam, bardziej ekspresyjnie, a Filip chyba skromnie odrobił. No ja Filip też. Nie wszystko zajmuje dużo czasu. Każdy etap i początek, i koniec, i środek. Niego to trwa tygodniami. Ale tak samo robię. To jest proste. Ciebie faza projektowa też trwa tygodniami. Każda faza jest inna. Wstawania, nocy. Tylko nie tylko twórczość artystyczna, ale to życie codzienne. To co, pomędzimy ich w podgrupach, zapraszamy na wino.
Dziękujemy jeszcze raz Państwu za malowanie, Państwu za przybycie. Brawo! Powiedzieć poza kamerą. Możesz, słucham. Poza kamerą. No to nie mogę. Masz ciągoty te filmowe. No właśnie, później jeszcze o tobie film powstanie. No właśnie, kurde. A żeby dobry. Dlaczego ta pani na portrecie jest podobna do mnie? Poczekaj, teraz muszę znaleźć. Znaleźć który? O który mówisz? A nie wiem, taki pan mnie spytał na co. Tak? Masz powiedzieć to zdanie, tak? Powiedziałeś dzisiaj to zdanie? Przecież ty troszkę cały dzień cię przygotowywałeś. W rzeczywistości, które ja spodziewałeś. Jeszcze raz. Że od sobotu do domu. Ale ja wiem. Ale był koniec? Przyczepką Filip powtarzał jedno zdanie i dobrego nie wypowiedział. Maluj obrazy rzeczywistości, które sam reżyseruje. Zapamiętałeś? Jeszcze jeden. Przeczytaj. Możesz mnie zacytować? Możesz mnie zacytować na prostu. Ja powiem, podpowiem troszeczkę. Więc tak, następne zdanie miało być... A pan, nie, po angielsku nie. Nie, to nikt nie zrozumiał. Nie, to zakupiłam. To bez podkreślone. Nie, no bo to jest jakiś inny strony katalog. To nie jest katalog. Już mnie to korci. O, właśnie, już mnie to korci. Już mnie to korci. Ale ty jest wyważający tekst, to musisz przeczytać całą. Nie, ale to już mnie to korci, odnosiło się do Pietruszki. A, właśnie, dlaczego nie ma tytułu wystawy? Nie ma tytułu wystawy dlatego, że w ogóle nie lubię tytułu. I nie lubię tytułów obrazu. Daję je tylko wtedy, gdy chcę narzucić kierunek odbioru na malowanej sytuacji. Dobrze się dzieje, gdy widz odczuwa swoiste déjà vu. W życiu to sobie. Déjà vu, właśnie, to déjà vu. Jest napisane, że to jest. Nie, no, ale fajnie.